Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program W Punkt w ramach wydania specjalnego, które trwa w Telewizji Republika, w studiu Telewizji Republika. Witam dwie panie parlamentarzystki, panie posłanki, pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Witam serdecznie panią poseł. W moim programie po raz pierwszy, tym serdeczniej witam. I pani również doktor, pani doktor Joanna Borowiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł serdecznie, witam już nie pierwszy raz. Witam serdecznie, dobry wieczór. Mamy połączenie z Michałem Gwardyjskim, który jest przed zakładem karnym w Radomiu. Witaj Michale. Jak dzisiaj przebiegł protest? Bo te protesty, no zresztą będziemy się dzisiaj łączyć również z Poznaniem, protesty w całym kraju, w Krakowie, ale co się działo dzisiaj pod aresztem, przepraszam, pod więzieniem w Radomiu, gdzie przebywa, więziony jest poseł Mariusz Kamiński. To kolejny dzień protestów pod aresztem śledczym w Radomiu, który widzą Państwo za moimi plecami. Co istotne, z dnia na dzień osób protestujących tutaj przybywa. Jest coraz więcej. Ja relacjonowałem dla Państwa w zeszły piątek jedną z pierwszych manifestacji. To było tutaj kilkadziesiąt osób protestujących. Dzisiaj w takim kulminacyjnym momencie było to nawet pół tysiąca, więc naprawdę ta tendencja wzrostowa jest cały czas zauważalna wśród protestujących. Jest to o tyle istotne, że protestujący, którzy tu przychodzą, którzy nie godzą się na łamanie prawa przez koalicję 13 grudnia, którzy chcą okazać swoją solidarność z więźnionym tutaj więźniem politycznym Mariuszem Kamińskim, oni nie tracą wiary. Oni są zmobilizowani, że Mariusz Kamiński wyjdzie na wolność. I mimo tych kroków, które podejmuje w ostatnim czasie Adam Bodnar, które nie zmierzają do uwolnienia posła na Sejm Rzeczypospolitej Mariusza Kamińskiego, to ci ludzie, którzy tutaj gromadzą się, oni cały czas wierzą w to, że Mariusz Kamiński jak najszybciej wyjdzie na wolność. Dzisiaj w trakcie manifestacji przemawiała między innymi, tak jak zawsze, tak jak codziennie, małżonka pana Mariusza Kamińskiego, pani Barbara, również syn Kacper Kamiński. Byli także posłowie, byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski. Był pan były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, były wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, byli również inni parlamentarzyści, między innymi pan poseł Mariusz Gosek Suwerennej Polski. Każdy tutaj również ze zgromadzonych miał możliwość przemówienia, dodania kilku słów od siebie, pozdrowienia Mariusza Kamińskiego, który znajduje się właśnie za murami tego aresztu śledczego. Na ekranie, który został rozstawiony przez organizatorów manifestacji, wyświetlano również prywatne zdjęcia Mariusza Kamińskiego z prywatnego archiwum, z różnych spotkań politycznych, czy po prostu z czasów młodości, czy gdzieś z małżonką, kiedy to wspólnie spędzali czas. Także ta atmosfera, która jest tutaj wśród uczestników, zdecydowanie jest to atmosfera, sama Barbara Kamińska nazwała uczestników jedną wielką rodziną, ponieważ ta atmosfera jest tutaj rodzinna i tutaj, co bardzo istotne, wytwarzają się więzi społeczne wśród protestujących, którzy nie godzą się na bezprawne więzienie posła na Sejm Rzeczypospolitej Mariusza Kamińskiego. Michale, to Michał Gwardyjski prosto z Radomia, sprzed zakładu karnego, sprzed więzienia, gdzie przetrzymywany jest poseł Mariusz Kamiński. My wracamy do studia. Prasa dzisiaj doniosła o takiej decyzji, którą podjął pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar, że nie skorzysta z przysługujących mu możliwości i nie zarządzi na przykład przerwy w wykonywaniu kary, co jest standardem przy trwającej procedurze ułaskawieniowej. To trzeba zestawić no, z dramatyczną informacją. Sąd nakazał przymusowe odżywianie pana posła Mariusza Kamińskiego. Ja jeszcze dodam, że list z propozycją podjęcia w tej sprawie interwencji humanitarnej wystosował przewodniczący Komisji Episkopatu Polskiego arcybiskup Gądecki. Dlaczego, co sprawia, że tej sprawy nie można załatwić w sposób humanitarny? Ja rozumiem spór polityczny, rozumiem spór prawny,
ale po prostu to wygląda na to, że to jest ciężko chory człowiek, któremu trzeba pomóc. Jeżeli pan Kamiński jest w trakcie głodówki, to i jak pan powiedział, jest przymusowo dokarmiany, to jest to właśnie standardem. Ja przypominam, że kilka lat temu w areszcie w Krakowie z powodu głodówki umarł rumuński więzień oskarżony o kradzież portfela. Nie mógł się doprosić kontaktu z ambasadą, z konsulatem. Uważał, że nie ma dostępu do opieki prawnej właściwej, głodował i umarł. I od tamtej pory wszyscy głodujący sugeruje, że to ma być taki standard w tym przypadku. Przymusowe karmienie. A dlaczego nie zwolnić pana ministra do domu po prostu? Jak pamiętam, też chyba tutaj u państwa w studiu, jak były głodówki przymusowo osadzonych osób, które nielegalnie przekraczały polską granicę. Też mężczyźni głodowali, też byli przymusowo dokarmiani i wtedy nikt nie mówił o tym, żeby ich w sposób humanitarny z powodu tych głodówek wypuścić na wolność i pozwolić ale na to, żeby przekroczyli. Przepraszam, bo mówimy... Decyzja prezydenta wydaje się być pewna co do ponownego ułaskawienia. W ogóle standardem jest to, że do czasu rozpatrzenia już kasacji w tego typu sprawach nie stosuje się, znaczy nie wykonuje się tej kary, bo to nie są, nawet jeżeli przyjąć ten wyrok, ja nie chcę dyskutować w tej chwili o stronie prawnej, chociaż tu dużo można powiedzieć, ale nawet by przyjąć ten wyrok, to nie są groźni przestępcy, tę procedurę można odbyć w sposób cywilizowany. Dlaczego wy chcecie mieć więźniów politycznych? To nie są więźniowie polityczni, tylko to są politycy, którzy zostali osadzeni w więzieniu. To po pierwsze, nie spełniają norm więźniów politycznych. Jaka jest definicja więźnia politycznego? Jest definicja Rady Europy. Może by ją państwo odczytali na antenie, to może by także widzowie Telewizji Republika wiedzieli, kim są więźniowie polityczni. Według tej definicji są więźniami politycznymi. Nie, nie są więźniami politycznymi. Nikt ich za działalność polityczną nie skazał. Skazano ich na karę więzienia za nadużycie swoich uprawnień. Nie sądzę, żeby państwo wszystko wiedzieli, bo w państwa telewizji, jak sobie przejrzałam informacje, nikt nie mówi o to, że fabrykowali dowody przeciwko osobom, które... Tworzyli dokumenty legalizacyjne, na co zezwala ustawa CBA. Cudowne określenie. Nie, proszę państwa, i afera Pegasusa też na tym polega, że ludziom Do afery Pegasusa dojdziemy. Przekonujące są te informacje, jakoby panowie byli więźniami politycznymi, bo jeżeli popatrzymy na opinię publiczną i co chce opinia publiczna, to jednak opinia publiczna chce, żeby panowie przesiedzieli w więzieniu cały swój wyrok i jest przeciwna temu, żeby wyszli przedterminowo. Ja wiem, to pan minister sprawiedliwości nawet taką ankietę zrobił. Nie, to pan minister sprawiedliwości, tylko w internecie, Gazeta Prawna zrobiła sondaż. Jak tak dalej, United Surveys zrobił sondaż wśród obywateli. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy ustawy uchwalać lajkami na Twitterze. Szanowna pani poseł Joanna Braniak. Nie opinia publiczna i nie sondaże, tylko prawo, przepisy prawa. I rzeczywiście w Polsce koalicja 13 grudnia realizuje program Zemsta Plus. Tych ludzi, którzy walczyli z korupcją w Polsce, wsadzono do więzień, a tych, którzy mieli zarzuty, tak naprawdę stworzono im możliwość, żeby mogli przyjąć intratne posady, chociażby jak jeden z przedstawicieli Platformy pan Karpiński, prosto do Brukseli, pan Karpiński, ale nie tylko, bo przepraszam, tak naprawdę to również koalicja 13 grudnia realizuje program koledzy na swoim. To jest właśnie w mojej ocenie ten program. Ale pani poseł, doskonale pani wie, nie rządzi się w kraju uchwałami, a wy to robicie. Tylko wyłącznie poprzez nawet ustawy. Nawet opiniami, panie redaktorze, dzisiaj pozwolił sobie minister kultury, pan pułkownik Sienkiewicz, nie wiem czy osobiście, czy przez swoich współpracowników, zanegować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale wracając do więźniów politycznych. Rzeczywiście w Polsce od 13 grudnia 2023 roku pachnie stanem wojennym.
panowie posłowie, bo są posłami i może się pani podśmiewać, może pani tutaj stroić miny, ale są to posłowie, którzy zostali w nielegalny sposób doprowadzeni do aresztu i wtrąceni do więzienia. Dlatego, że zostali prawomocnie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę i nie było takiej i nie ma takiej mocy, jeśli pani zna konstytucję, bo pani biegała z tą konstytucją tam po krakowskim przedmieściu, czy kto wie gdzie jeszcze, wymachiwała pani w poprzedniej kadencji ze swoimi koleżankami i kolegami, krzycząc demokracja i konstytucja. Dzisiaj na demokrację mówicie, że to jest populizm, a okazało się wiele razy, że z konstytucji tak naprawdę znacie tylko okładkę. Powinna pani doskonale wiedzieć, że nie ma takiego przepisu i takiego prawa w Polsce, który pozwala kwestionować decyzję prezydenta w sprawie ułaskawienia. No, jeszcze decyzję... Jedyną osobą machającą to jest w tej chwili pani w tym studiu, machająca ręką. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan prezydent ułaskawił i uważa, że to jest skuteczne ułaskawienie, to po co wszczął kolejną procedurę ułaskawieniową? Po to, widocznie, że są niewinni ludzie, są w więzieniu. Widocznie pani przyznał poseł, się do tego błędu. Pani poseł, ja za chwilę oddam pani głos. Nie przyznał się pan prezydent do żadnego błędu, pani poseł. Panią poseł Joannę Borowiak dopytać o inny aspekt tej sprawy, bo Państwa Komisja Wyborcza nie podjęła decyzji o wszczęciu procedury uzupełnienia składu Sejmu o opróżnione mandaty. Ma widać, moim zdaniem, uzasadnione wątpliwości, czy te mandaty zostały skutecznie opróżnione przez dwóch panów posłów, czy w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie kwestionowało skuteczność działania Sejmu, bo konstytucja wyraźnie stwierdza, że Sejm składa się 460 no posłów, chciałam, a nie z, tak, 458. Chciałam przytoczyć rozdział 4 Konstytucji, artykuł 93, punkt 1. Sejm składa się z 460 posłów. I to nie my mielibyśmy tutaj kwestionować, tylko mówili o tym i mówią o tym konstytucjonaliści, mówią o tym eksperci, że Sejm nie może obradować w takiej sytuacji, chociaż pan marszałek Hołownia próbował porównywać tę sytuację, kiedy posłowie zostali wtrąceni do więzień w sposób nieuprawniony, do sytuacji takiej oto, kiedy poseł jest chory i przedstawia zwolnienie lekarskie. Nie, to nie jest taka sytuacja. Mówią o tym eksperci prawni. Dobrze, dlatego też jest to bardzo ważna kwestia. Dzisiejsza opozycja zareaguje na tę sytuację, bo tego dotyczyło moje pytanie. No, myślę sobie, że to też jest bardzo ważne, co zrobi pan prezydent z ustawą budżetową. My mówiliśmy o tym od samego początku, że niestety ta ustawa nie będzie miała mocy czy wagi prawnej w takiej oto sytuacji, jeżeli Sejm podjął ją w składzie niepełnym, bo te mandaty są obsadzone, ale posłowie są w więzieniu. I oni powinni być na sali plenarnej Sejmu. Dlatego w miejscach, na miejscach, na których siedzą nasi koledzy, są nasze transparenty, żeby uzmysłowić, bo to akurat jest naprzeciwko większości sejmowej, są ich miejsca, żeby uzmysłowić posłom koalicji rządzącej, jak wielki błąd zrobili, jak rażąco naruszyli przepisy prawa, zresztą nie po raz pierwszy, bo przecież zamach na media z 19-20 grudnia. Zamach także na prokuraturę, przecież powołanie pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, który nie istnieje. Czyli tak naprawdę... No może na szczęście, bo to trochę tak jakby był pełniący obowiązki lekarza albo księdza. Ale to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to wprowadza w Polsce dualizm prawny. Chodzi im o to, żeby wywołać całkowity chaos i podeptać prawo. Panią poseł Anitę Kucharską-Dziedzic, panią doktor, chciałem zapytać o dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepisy, na podstawie której minister kultury zlikwidował telewizję, znaczy postawił stan likwidacji, mówiąc precyzyjnie, są sprzeczne z konstytucją. Wcześniej sądy wydały swoje werdykty, konkretnie Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania tych neowładz telewizji, zarówno telewizji, jak i Polskiego Radia. No i co? No normalnie powinno być tak, że te osoby, które tam zrobiły to najście do Telewizji Polskiej, powinny teraz właśnie się pakować i się wyprowadzić z telewizji i jeszcze gorąco wszystkich przeprosić. Tak? Będzie czy nie będzie?
Przed chwileczką pani poseł i pan postawił taką tezę, że nie mamy kompletu w Sejmie, w związku z tym budżet został uchwalony nieprawidłowo. Ja jestem z Lubuskiego. W grudniu 2020 roku zmarła posłanka, myślę, że wielu państwa telewidzów pamięta, pani Jolanta Fedak, była ministrą pracy i polityki społecznej, posłanka PSL-u i umarła w grudniu na ciężką chorobę nowotworową. Poseł, który został powołany na jej miejsce, tak, który wszedł na miejsce, które się zwolniło w Sejmie, ślubował na wiosnę, w połowie marca. To wszystko wiemy, tylko że to jest inna sytuacja, bo ci posłowie chcą przyjść i uczestniczyć w obradach. Nikt nie kwestionował tego, że mamy, że mieliśmy przez kwartał 459 posłów i nie było kompletu posłów. Nikt nie kwestionował uchwalonego budżetu, więc pani, nie bądźcie państwo, nie widzi różnicy, ale ja pytałem. Ja pytałem pani poseł, niech pani stanie w zgodzie z prawdą i prawem. Przed chwileczką poprosiła pani, żeby pani nie przerywać, już skończyła już pani frazę, a prosiłabym o rewanż w takim wypadku. Dobrze, proszę, tylko ja bym z kolei prosił o odpowiedź na moje pytanie. Jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, to ja zacytuję wielki autorytet dla państwa, jak nie mam, pana Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał wyroki Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku prywatnymi aktami prawnymi, których nie można legalizować, publikując je w Monitorze. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której wyrok podjął Trybunał Konstytucyjny w składzie. Po pierwsze, pani Przyłębska, po drugie, pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski i pan Wyrembak, czyli jedyny, który cytował, który uzasadniając jest wyrok, jedynym sędzią w tym gronie, cytował, który był cytował stanowisko dzisiejszego tym, prokuratora generalnego, proszę sobie wyobrazić. W związku z tym wyrok, który jest wydany w obecności i z osobą, która jest w tym trybunale nielegalnie, na pewno jest nielegalny. Reszta tych osób, które, o których wiemy, które uczestniczyły w wydawaniu tego wyroku, to są osoby, które są politykami, a nie sędziami, osobami o nieposzlakowanej opinii. To chodzi o to, że... Pani poseł Krystyna Pawłowicz jest różne, sędzią i proszę jej tego nie odbierać. Różne można mieć na ten temat opinie, ale Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest, działa, jego wyroki są ostateczne. Jeżeli będziemy sobie wybierać, które wyroki uznajemy, które izby Sądu Najwyższego... No dobrze, ale państwo to robili przez pierwsze lata sprawowania władzy w koniec 2015, 2016, 2017 rok, zanim ten Trybunał stał się już rzeczywiście Trybunałem w pełni podległym Prawu i Sprawiedliwości. To państwo sobie też wybierali, które wyroki są legalne, które są nielegalne. Był jeden kwestionowany. I pani Beacie Szydło grozi Trybunał Konstytucyjny za to, że nie publikowała tych Trybunał Stanu, przepraszam, który za niepublikowanie tych wyroków. I przypominam, że nie publikowała także na polecenie pani Jarosława Kaczyńskiego, to jeszcze raz, który mówił o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wówczas, że to są akty prywatne, których nie należy legalizować, publikując je w moim kanale. Doskonale pamiętam ten wyrok, to jest kuriozum prawnicze, tak, ale to zostało. Tak, dzisiejszy wyrok, jeśli mogłabym się odnieść, bardzo proszę. Chodzi właśnie państwu z koalicji 13 grudnia wyłącznie o to, żeby wprowadzać chaos i żeby wprowadzać ten dualizm prawny po to, żeby te podstawy prawne w państwie polskim legły, po to, żeby zdemontować polskie państwo. Bo chaos prawny to jest właśnie demontaż polskiego państwa. On to bardzo ułatwia. I pani poseł, jedynymi dublerami, pani użyła tego słowa, to są ci prezesi mediów publicznych i rad nadzorczych powołani przez pana pułkownika Sienkiewicza i stwierdził to nawet sąd i stwierdził to również dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. I teraz przytoczę. Dzisiaj, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, o koalicję 13 grudnia, w buty prawnicze, w buty decydenta, wyroczni wchodzi właśnie Ministerstwo Kultury i resort kultury odpowiada na wyrok Trybunału Konstytucyjnego co do mocy prawnej tego wyroku.
cytat, należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące. No co, pan pułkownik jest trybunałem. Pan pułkownik Sienkiewicz jest trybunałem, pan pułkownik Sienkiewicz jest wyrocznią, może poprzez ustawy, znaczy obchodzić ustawy i poprzez uchwały demolować media publiczne, niszczyć media pan publiczne. Pan pułkownik mówił, że w wystąpieniu w Sejmie, że działał w stanie wyższej konieczności. Tylko gdzie jest ta wyższa konieczność, tak, w Konstytucji? To jest bardzo bulwersujące. W Konstytucji nie ma żadnej wyższej konieczności, nie ma o tym mowy i wczoraj rzeczywiście de facto, jeśli sobie państwo odsłuchacie wystąpienie pana Sienkiewicza przy punkcie dotyczącym wyrażenia wotum nieufności co do jego osoby przy sprawowanej funkcji, bo to głównie o to chodzi, kiedy powiedział, że no mógłby oczywiście zastosować ścieżkę prawną, ale by to bardzo długo trwało, a zatem z uwagi na wyższą konieczność, żeby działać szybko, zastosował ścieżkę, która jest z prawem kompletnie niezgodna. Potwierdzają to sądy, potwierdza to Trybunał Konstytucyjny. Tyle tylko, że to wszystko się już zadziało. To jeszcze i to jedno, są jedyni dublerzy, sprawę, tylko chciałbym... Jedno pytanie. Czy państwo używacie stopnia oficerskiego pułkownik z szacunkiem czy z pogardą? Bo tak nie bardzo potrafię się domyślać. To jest tak, że to od czasów pana pułkownika Sokorskiego, był taki za czasów komunistycznych, to jest a pierwszy... A pan jest szeregowym na przykład, czy też... Ja w ogóle jestem... Nawet pan szeregowym. Nawet nie, jest, nie tak? Jestem szeregowym. Okay. Bardzo żałuję. Bo tak właśnie się zastanawiam, bo państwo mieli taką ładną akcję murem za polskim mundurem. Tak się zastanawiam, czy mówienie o kimś per pułkownik to jest z szacunkiem, czy wręcz przeciwnie. Wie pani, jeżeli ktoś zachowuje się tak, jak zachowywali się pułkownicy komunistyczni i wprowadza stan wojenny w Polsce, to szanowna pani, ja wiem, lewica jest po tej stronie i pewnie pani serce też jest po tamtej stronie. Jeżeli pani jest to okres słuszny, jest jeszcze takie nie, uroczy, to jest zachowanie, określenie. To jest zachowanie rodem ze stanu wojennego. Jeżeli panie pozwolą, nie oceniamy pozwolenia. Było panie... wiele pułkowników, czyli filmów, które były z powodu cenzury nie puszczane w telewizji polskiej za czasów stanu wojennego i komunistycznego. I fake newsem było, że takowe filmy również były też i taka mieliście lista. W tej telewizji publicznej. Znaczy, to już zostało mieliście zdemontowane, ale przepraszam pani bardzo. Trzeba się doszkolić. Bo chciałem jeszcze naprawdę jeden wątek poruszyć w naszej rozmowie. Uchwalono powstanie komisji, mówiąc w skrócie, do spraw Pegasusa. To jest oczywiście hasłowe, bo tych programów było więcej. Zresztą podsłuchiwanie kogokolwiek, nawet za pomocą szklanki, bez zastosowania odpowiednich procedur. Potem się okazuje, że pewni politycy podsłuchiwanie jest brzydkie. Jeżeli pani pozwoli. Znowu jest ta sama historia, co z Prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość wyznaczyło kandydatów do tej komisji. Dzisiaj usłyszałem, że ci kandydaci są nieodpowiedni, tylko że sprawa wygląda tak, że prawo mówi, że musi być zachowany parytet w składzie tej komisji, inaczej ta komisja nie będzie mogła działać. Dlaczego państwo, to sprawia wrażenie, jakbyście państwo chcieli zbojkotować pracę tej komisji? Nie wiem, o czym pan mówi. Muszę uzupełnić wiedzę w takim razie. I jeżeli prawo w ustawie jakiś... o komisji śledczej, to ja od razu wyjaśnię. Ma pani te dane wszystkimi danymi? Tak, i tam mówi, że jest proporcjonalny skład. Czekacie państwo, co ja odpowiem? Tak. Okej. W związku z tym, jeżeli pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości co do osób, które ktokolwiek chce delegować do danej komisji. No na przykład przed chwilą był pan poseł Sebastian Kaleta, czym on tak jest gorszy. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które mogą być zainteresowane ochroną własnej osoby, ochroną przed odpowiedzialnością karną, i chciałby być powołane do takiej komisji, możemy mieć do czynienia z wątpliwościami prawnymi. Pan Sebastian Kaleta, z tego, jeżeli to o niego chodzi... Nie, tam tego, chodzi co, o trzech. No to chodzi o trzech. Jeżeli chodzi o pana Sebastiana Kaletę, był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, wiceministrem zdaje się, i to Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości zakupiło owego Pegasusa, więc może ale być pani zainteresowany tak? Ochroną. No przepraszam, to chyba ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, z tego co pamiętam. No to... Najwyższa Izba Kontroli pani, też źle ustala? Że z ministerstwa do budynku prokuratury krajowej jest ładne kilka kilometrów i to te światy nie mogą się przenikać.
Światy się przenikały, dlatego że prokuratorem generalnym, przypominam Państwu, był także minister sprawiedliwości, więc światy prokuratury i ministerstwa sprawiedliwości się przenikały. Ale nie prowadził śledztw osobiście, w odróżnieniu od pana prokuratora? Od pana ministra sprawiedliwości, który jest dziś prokuratorem generalnym wiele śledztw. Nie, osobiście nie nadzorował. I proszę Państwa, no umówmy się, przecież mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których wiele śledztw nie było prowadzonych, dlatego że dotyczyły polityków związanych z pana z Państwa opcją. I więcej Państwu powiem. Prawnicy, którzy... Daleko idąca teza, pani poseł. Dokładnie. I jeżeli jeszcze popatrzymy na przykład na prawników... A które to były śledztwa, pani? Proszę bardzo, także z mojego regionu, poseł Mejza. Trzy śledztwa dotyczące różnych spraw, które nie były prowadzone. I pani to wie, że nie były prowadzone? Oczywiście, że wiem. Bo ja złożyłam na przykład trzy doniesienia i pytałam potem prokuratorę, co się dzieje z tymi śledztwami. I z tego, co wiem, to zostały po prostu zakończone te śledztwa. Nie zostały zakończone. Ale to jest osobny, w tej chwili toczą się wątek. Dalej, bo jedna z tych matek dostała na przykład odpowiedź od prokuratury, że nie może prokuratura zakończyć śledztwa, bo nie przesłuchała jeszcze znachora z Meksyku. W związku z tym, proszę Państwa, nie obronicie Państwo tezy, że się śledztwa nie toczyły. Jest wiele zarzuconych śledztw albo śledztw, które się w ogóle nie toczyły. Pani powiedziała, jak rozumiem, że się nie toczyły. Teraz osobiście to prokurator Bodnar będzie brać. Pani poseł Joanna Borowiak, czy Prawo i Sprawiedliwość zgłosi innych kandydatów do tej komisji? Przewodniczący klubu wyraźnie powiedział, pan Mariusz Błaszczak, że będziemy zgłaszali tych kandydatów, których zgłosiliśmy. Nie ma na to naszej zgody, żeby w imię nowej odsłony, czy nowoczesnej odsłony demokracji, tak jak ją rozumie Donald Tusk, tak jak mówił o stosowaniu prawa, że będą stosować prawo tak, jak je rozumieją, nie ma naszej zgody na to, żeby nam koalicja rządząca, czy ktokolwiek decydował, kogo mamy desygnować jako klub, największy klub w parlamencie, do komisji. Podobnie jak nie ma naszej zgody na to, żeby czy to Koalicja Obywatelska, czy inne kluby, które tworzą koalicję 13 grudnia, miały decydować, kogo klub Prawa i Sprawiedliwości ma wysunąć jako kandydata na fotel wicemarszałka Sejmu. Naszą kandydatką jest pani Elżbieta Witek. A jeszcze jedna ciekawa sprawa. Ja dziś, będąc w innym programie, biorąc udział również w dyskusji, usłyszałam od jednej z pań poseł z trzeciej drogi, z partii Polska 2050, Szymona Hołowni, że zawiedziona była tym, jak zachował się pan Krzysztof Bosak, czemu powiedział, że dzisiaj pisowcy, a jutro mogą się zająć wami, bo przecież poza tym jeszcze głosowali za obroną pana Grzegorza Brauna, za obroną jego immunitetu, a przecież oni dostali od koalicji rządzącej fotel wicemarszałka Sejmu. I to tak zabrzmiało, jakby znów koalicja rządząca chciała decydować, kogo Konfederacja, czy jakikolwiek inny klub, wysyła czy koło do telewizji, ma czy wysyłać. Do radia. Dokładnie. A będziecie Państwo transmitować też ewentualne protesty pod tym aresztem, w którym siedzi pan Wawrzyk, czy niekoniecznie? Pani poseł, jeżeli pani takie będą, to z pewnością będziemy pokazywać wszystko, jest co... Jest po prostu haniebne. A będzie pani miała jakąś nową przepinkę? Może solidarnie z Wawrzykiem, czy niekoniecznie? To ocenią, pani poseł, tak, złośliwość... Pani zachowanie jest skandaliczne. Jeśli pan redaktor pozwoli... Znaczy, ale ja jestem proszę złożyć skargę do komisji etyki. Poseł. Tak. Natomiast... Bardzo krótko. Pani poseł... jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Jesteście odpowiedzialni za to, że są więźniowie polityczni. I jeżeli przywracacie praworządność... I będziemy ścigać wszystkich cwaniaków i łajdaków, którzy się nielegalnie dorobili. Jeżeli pana senatora Grodzkiego też? Wszystkich, którzy się nielegalnie dorobili. Jeżeli chodzi o pana Grodzkiego, jeszcze mu nikt nie postawił żadnych zarzutów. No bo ma immunitet, chowa się za immunitetem. Nie, prokuratura najpierw stawia zarzuty, a potem się odbiera immunitet. Prokuratura nie postawiła żadnych zarzutów. Nie wystąpiła o uchylenie immunitetu. Jesteśmy po czasie. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic i pani Mariuszowi Kamińskiemu albo Maciejowi Wąsikowi w zakładzie Borowiak, obie panie, to wy będziecie za to odpowiedzialni i pani również. Obie panie z tytułem doktorskim. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Telewizji Republika. Za chwilę połączymy się z Piotrem Lisiewiczem tuż po krótkiej przerwie.